Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest treszczenie nad dniem, więc jeżeli materiał wam się spodoba, zostawcie lajka, subskrypcję, jakiś miły komentarz, no i zaczynajmy. Justyna Orzelska wraca wraz z Martą Korczyńską z kościoła, po drodze spotkają Janka. Janek jedzie na wozie, więc dziewczyny w pisk. Wiecie, wóz kiedyś był jak BMW E36, lalica listki. Co lepsze, Janek śpiewa. A więc jak śpiewał, to już w ogóle dziewczyny odleciały. No to... Poszły sobie dalej poza tym i spotkały Różyca i Kirłę, którzy jechali do dworku Korczyńskich. Następnie w dworku Korczyńskich pojawili się goście, a oni razem z państwem Korczyńskimi czekają na przyjazd Witolda i młodej Leoni, czyli dzieci yy, gospodarzy. Wszyscy czekają na dzieciaki, nareszcie się zjawiły. W kolejnym rozdziale dowiadujemy się o paru informacjach na temat rodzin Korczyńskich. Ojciec Benedykta, czyli starego. Vitolda i Leoni miał dwóch braci i chciał, żeby każdy miał jakieś wykształcenie. No i udało się, no, jeszcze miał do tego siostrę, która ożeniła się, jak wrócił właśnie Benedykt, czyli stary, wrócił ze studiów. Dominik, jeden brat, Dominik właśnie się nazywał i wyjechał i osiedlił się w Rosji, a Andrzej, drugi brat, zginął w powstaniu. Benedykt został w Korczynie i zajął się w całym gospodarstwem, ale coś słabo mu tu idzie. Dodatkowo ma kosę z bohaterowiczami. Dodatkowo żona mu bez przerwy marudzi. No, ale dobra, mniejsza jeszcze o to. W Korczynie zorganizowali tą bibę z okazji imienin Emilii, czyli żony Benedykta. Goście się bawią jak na standardy szlachty pod zaborami, czyli po prostu gadają. Benedykt gada sobie z gośćmi o polityce, a Witold spotyka się z Marynią, taką 16-letnią córką Kirów. Potem Zygmunt gada z Justyną i ją podrywa, ale Justyna na to, że no nie za bardzo. A z boku patrzy na nią Różyc, któremu coraz bardziej się podoba Justyna. Justyna spaceruje po okolicy i spotyka na polu Janka, bohaterowicza. Gadają sobie i spacerują, tak się zagadali, że doszli do, do domu Janka. Tam Justyna poznaje Anzelma bohaterowicza. Jest on opiekunem Jana, sympatyczny dziadek po pięćdziesiątce. Justyna czuje się w chłopskiej chacie lepiej niż w dworku. Rozmawia z bohaterowiczami o spinie z którym Anselm przyznaje rację. Jest tam yy, powiedzmy też taki Fabian, który najchętniej tym dworzanom wrednym po prostu wbił kosę w żebra, dosłownie. No ale Anselm razem z Jankiem prowadzą Justynę do Mogiły Jana i Cecylii. Byli to legendarni założyciele Rodu Bohaterowiczów na mogile jest napisany rok. Pamiętajcie o tym roku, bo polonistki mają pierdolce na ten temat. To jest rok 1549. Anzel opowiada Justynie o historii Jana i Cecylii, którzy pochodzili z różnych klas społecznych i żeby być razem uciekli na te tereny właśnie, gdzie teraz się znajdują, ale przed nimi tu był chuj. Wielka puszcza dosłownie. Postanowili więc ją wykarczować i użyźnić glebę. No i nagle przyjechał król Zygmunt August. Powiedział, że git robota i nadał im na starość herb głowy żubra. Na w żółtym polu. Tak się kończy. Pierwszy tom spokojnie, zostały nam jeszcze dwa. No ale jeżeli Wam się materiał podoba, to zostawcie tego suba i, i lajka. No, nie bądźcie tacy wredni. Ale wracając. Pewnego dnia do Kirłów przybywa Różyc, który jest kuzynem Marii Kirłowej. Przyznaje, że pa. i dodaje, że kocha się w Justynie, tej samej co ją na imprezie męczył. Dodaje, że i tak jej nie poślubi, bo to nie ma za dużo kasy. Proponuje następnie cioci, żeby ta zajęła się jego posiadłością, ta odmawia, ale zgadza się na to, by ten sponsorował wykształcenie jej synów. Witold i Leonia próbują namówić matkę do leczenia. Ostatnimi czasy bardzo się na co użala i wymyślą jest stworzone choroby. Ale kiedy przybył lekarz, to ta jemnięta wariatka schowała się przed nim w spiżarni. Rozumiecie? No Pierdolnięta. Do dworku w Korczynie przybył Darzecki wraz ze swoimi dwiema córkami chce od Benedykta posag dla swojej żony, bo Darzecki to jest mąż y, cór, y, córki, co ja gadam? Mąż, mąż siostry Benedykta. Benedykt no dosłownie prawie mu w dupę wszedł, co się nie uszło uwadze jego syna, który kiedy to Darzecki odjechał, wychnął staremu, że zachował się jak pizda. Stary wstał, on wstał i mówi... Ty kurwa gówniarzu do mnie mówisz? No no i się pokłócili. Justyna w tym wszystkim nie uczestniczy, bo jej myśli oscylują wyłącznie wokół osoby Janka Bohaterowicza, u których właśnie trwają żniwa. Jan i Justyna spotkali się na polu i mimo, że Justyna nie jest dziewczyną z pola, to postanawia pomóc w pracy. Następnie Janek i Justyna popłynęli łodzią do grobu polełych powstańców styczniowych. Janek opowiada Justynie o ostatnim spotkaniu ze swoim ojcem właśnie w tym miejscu brzegu rzeki Niemen. Opowiada, że był to, było to miejsce pożegnania wielu rodzin wraz z najbliższymi. Zerwała się burza, młodzi postanowili wrócić do chaty bohaterowiczów. Nurt oraz fale wywołane przez pogodę zmusiły Janka do pokazu siły i odwagi, co bardzo spodobało się Justynie. No i dobra, już tam dopłynęli do, do brzegu, tam do tej chaty dos doszli sobie i rozmawiają o weselu Elżuni. Anselm, Justyna, Janek i Antosia dosiadają do kolacji po której Anselm stwierdził, że opowie Justynie historię swojej miłości do cioci Justyny, a dokładnie Marty. Która to odrzuciła jego oświadczyny. Ansel Anzel po tym wydarzeniu już nigdy nie, nie mógł się podnieść, tak powiedzmy e, miłośnie, i zajął się pielęgnacją sadu i pomaga w prowadzeniu gospodarstwa Jankowi. Potem pojawia się Jakub ze swoją wnuczką Jedwigą. Jakub opowiada historię swojego brata Franciszka, który wyruszył na wojnę i z Napoleonem na Rosję. Franciszek chciał raz wrócić do domu, ale była zima i zamarł dosłownie parę kroków do, od chaty. No więc trochę słabo można powiedzieć. Ale jeszcze słabiej było z Jedwigą, która to kochała się w Janku i widziała, jak Janek. Z z Justyną, kręcą. Wychodzi na fochana razem z Jakubem. Po czym Anselm, Janek i Justyna idą na spacer nad Niemem, po którym Justyna wraca do Korczyna. W dworku ogólnie gada z Martą, tą swoją ciotką, która opowiada jej, że w dworku była Kirłowa i pytała się, czy Justyna nie poślubi Różyca. Justyna nie jest za bardzo tym zainteresowana, przecież majanka, no, czaicie co biega tutaj. Natomiast pyta się Marty, czemu ta nie przyjęła zaręczyn Anzelma? Opowiada, że bała się opinii innych, bo Anzelm jest człowiekiem pola, prawda? No to jest, no, no chłop. Ona jest tutaj, wiecie, wielka panna i, i nie weźmie chłopa, bo będą się śmiać. Tom trzeci. Pani Andrzejowa Korczyńska w przeciwieństwie do męża nie przepadała za przebywaniem wśród chłopstwa. Spowodowane to było przyzwyczajeniem do wysokiego poziomu życia. A jeżeli nie możecie się domyślić, kim w zasadzie jest pani Andrzejowa Korczyńska, bo pierwsze co o mówię, to pamiętacie chyba, cofnijcie od początku Andrzej. Andrzejowa Żona Andrzeja. To jest żona Andrzeja Korczyńskiego, który zmarł w powstaniu. No ale dobra. No i ona ta przyjechała do tego dworku i tam dużo jej Benedykt pomagał ogólnie, ale nie podobało mu się wychowanie syna Zygmunta, którego, jak to mówił, chowa na francuskiego panicza. Andrzejowa tłumaczy się, że robi to dla dobra syna, ale zauważa, że syn tak, tak, takie typowe, wiecie, bez talencie. Dodatkowo jest oziębły i obojętny na wszystko, nawet na swoją żonę, której nie kocha. Klotylda, bo tak się ta żona nazywa, jest trochę zazdrosna, bo bardziej niż nią, może zainteresowany jest Justyną. No, skarży się na nią teściowej, która obiecuje, że porozmawia z synem. No dobra, mniejsza to. Justyna wraca z Witoldem z Buchatyrowicz do Korczyna. Nagle wchodzi Benedykta, czyli starego Witolda i okazuje się, że tym bije parobka, który uszkodził maszynę. No, Witold reaguje i mówi, że naprawi tą maszynę i żeby przestał napierdalać go ościa. Ojciec mówi mu, że się za lekko obchodzi z chłopstwem. No i Kirło przybywa do dworku i mówi, że Różyc to jest taki on i on, oczywiście by przekonać Justynę do niego, ale no Justyna ma serio wyjebane. No przecież poznała giga seksownego chłopa, Czada Janka. Elżunia przybywa do dworku i zabiera Justynę do chaty w Bohaterowiczach, no i ogólnie Elżunia tam poznaje męża... Trzeciego męża matki Janka No tato ma niezły rozmach Mąż się na, ma na nazwisko Starzyński No i ogólnie będzie wesele Elżuni Która żeni się z Frankiem Jaśmontem Młody Witold fanatyk wsi pierdolony Pyta się mamy Czy może zabrać siostrę na wesele wiejskie Ta wariatka w jakieś spazmy wpadła Odwala jakąś niezłą imbę I dalej wymyśla celu do chorobę Dochodzi do spiny pomiędzy Benedyktem a Witoldem eee, No i ogólnie nie chcą ze rozmawiać Ale kurwa słuchajcie to jest dobre Ten Zygmunt owalony, odwalaki jakiś szajs, bo prosi Justynę, żeby została jego kochanką, a ona takie, no, xd na twarzy miała, że szkoda gadać, prawda? Zygmunt się na to obraził i mówi mamie, że on chce podróżować po świecie i w zasadzie w ogóle odwaliło mu po całości, bo gość y, powiedział, że nienawidzi swojego ojca, który już dawno nie żyje. No, co sprawiło, że wszystkie uczucia matki względem niego po prostu znikły. Do bohaterowicz przyjeżdżają goście na wesele, wszyscy ubrani należnie do okoliczności. Zaczyna się wesele, Kazimierz, Jaśmont się lekko spóźnił, po czym wygłasza przemówienie. Janek spotyka się przy okazji z syną. Marta spotyka się z Alzelmem i wspominają swoje czasy młodości, a poza tym bohaterowicze proszą Witolda, żeby powiedział staremu, że chcą zgody pomiędzy rodzinami. Benedykt myśli nad tym, co dalej robić w życiu, czytając list... Od swojego brata Dominika, który został wysokim, wysokiej rangi urzędnikiem w Rosji. Nagle pojawił się Witold, początkowo się lekko kłócą, potem oboje otwarcie ze sobą gadają, a na koniec nareszcie znaleźli wspólny język. Witold rano przyszedł do weselników i mówi im, że Stary chce się pogodzić. No, po, powiedział to i wrócił do starego. No, i spędza z nim dużo czasu. Potem płyną do mogiły. Razem wieczorem na weselu Ledwiga przeprasza Janka za to, że rzuciła kamieniem w niego i w Justynę. Ten oczywiście wybacza. Następnie, razem z Jankiem, Justyna idzie nad Niemen, gdzie wyznają sobie miłość. Następnego dnia przyjeżdża do Korczyna Kirwo, który wysyła Różyc żeby przekonać do, do, do siebie Justyna oczywiście znowu. Ta mówi, że już jest zaręczona z Jankiem. Trochę to zdziwiło wszystkich, bo jednak różnica stanu, wiecie o co chodzi, prawda, chłop z pola i arystokracja, no, no nie arystokracja, ale no po prostu y wyższe sfery. No, ale wiecie, potem było git, Benedykt idzie z Justyną do chaty Anzelma, gdzie dochodzi do symbolicznego pojednania, no i w zasadzie tak się kończy książka. No,